Święty Mikołaj potwierdził, że w poniedziałek, 6 grudnia, jak co roku będzie rozdawał prezenty w dzielnicy Biały Kamień. Jego pomocnicy z Rady Wspólnoty Samorządowej już przygotowują paczki z prezentami dla 350 dzieciaków, które wysłały listy za pośrednictwem RWS-u. Tradycja mikołajkowych spotkań organizowanych przez Radę Wspólnoty Samorządowej w dzielnicy Biały Kamień ma już prawie 30 lat. Mikołaja nie zatrzymała w tym roku pandemia, choć planowane duże spotkanie trzeba było kolejny raz przeorganizować na indywidualne wręczanie paczek w siedzibie RWS-u. On się pojawi z samego rana, a może i w nocy przyjedzie. Także tutaj dzieci powinni w poniedziałek 6 grudnia wypatrywać, bo może tą pierwszą wizytę zrobi właśnie tu przy ulicy Andersa, zapewne z jakimiś słodyczami. Jak udało się nam ustalić, Mikołaj odwiedzi m.in. dom seniora przy ulicy Andersa, a następnie będzie wręczał paczki w siedzibie RWS-u. Oczekuje na niego ponad 350 dzieciaków, które wcześniej pisało do niego listy. Tutaj chłopczyk Wiktor napisał: drogi święty Mikołaju, proszę o samochód Ferrari. No i tutaj święty Mikołaj to już będzie miał troszeczkę większe takie zadanie. Natomiast tu: kochany święty Mikołaju, nazywam się Mikołaj i wierzę, że do mnie przyjedziesz. Pozdrawiam cię gorąco i dużo zdrowia dla mojej rodzinki i dla wszystkich Wałbrzyszan. Mikołajowi w przygotowaniu 350 paczek pomagali także prezes FRW Robert Jagła, prezes KSS Bartnica Jakub Madej, prezes MZB w Wałbrzychu Kacper Nogajczyk, sekretarz miasta Wałbrzycha Joanna Stypułkowska, senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, radna Małgorzata Wiłkomiska, Beata Karzyńska, Dorota Rutkowska i dr Halina Macioszek-Gibała.